W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusza i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Kilka dni temu mówiliśmy o naśladowaniu Pana Jezusa, o upodobnianiu się do niego. Jeśli chcemy jakoś zbadać, jak nam idzie ta droga, to ważną miarą która pomoże nam to ocenić jest to jak czują się w naszej obecności osoby pogubione, oddalone od Boga, grzesznicy. Do Jezusa tacy ludzie przychodzili bardzo chętnie, dlatego że czuli, że on ich nie przekreśla, nie potępia, że ma dla nich dobre słowo. Spróbujmy dzisiaj wczuć się w taką osobę. Czy chętnie taka osoba przybliżyłaby się do mnie? Co by ode mnie usłyszała? Czy czułaby się przeze mnie kochana? Miarą naszego naśladowania Chrystusa jest także to, z jakim sercem spotykamy się z celnikami i z grzesznikami, czyli z tymi, których inni potępiają.